Okej, okay, jak dzisiaj poszło na zawodach? Dobrze, bardzo dobrze. Która pozycja? Pierwsza. Open. Jak pierwsza? No normalnie. Pierwsza open, tak? Tak. Czyli na który, czekaj, już nie na mogę rzucić żartu, że nie poszło. Długim. MTB 80. Jak? No wygrał, no. No rozumiesz. Nie możesz powiedzieć, nie poszło. No, no, no nie mogę powiedzieć, że nie poszło. Ale tu po tych górkach? No, po tych górkach. Co taki w szoku? No wziął pan i wygrał, proszę. No widzieliśmy się na trasie. No tak. Proszę opowiedzieć o rowerze. Dzień dobry dla wszystkich ze Studia Ekologicznego. Podoba się dla mnie. Oto nadejszła wiekopomna chwila, gdzie będziemy nagrywać rowery widzów wraz z widzami na Bizonie. Dużo ciekawych taczek się kręci i zaraz takie teczki spróbujemy pokazać. Jest taka sprawa. Nie, postaw. My na YouTubie mamy kanał i chcemy nagrać ciekawe rowery. Czy chciałaby pani powiedzieć dwa słowa o swoim rowerze? To jest pierwsza opcja. Druga opcja, nie musi pani mówić nic, my opowiemy. Możesz opowiadać. A pani chce? A chcecie coś z tego? Bardzo dzień dobry dla pani. Podoba się dla nas pani maszyna. Proszę się przedstawić i opowiedzieć kilka słów. Dzień dobry, Justyna Utko. Rowery Corbea, full, ois. Mój tegoroczny, o jakiś robak. No. Mój tegoroczny zakup, miesięczny, w sumie to chyba trzeci raz na nim, tak, na zawodach jadę. Ale tak Advanced Dynamics jest napisane, czyli szybki. To koła nie są seryjne, co? Nie, wymieniane koła to są moje, no sobie zamówiłam, koła wymieniłam, opony są, tak, z tego oryginalnego roweru. Co jeszcze zmieniłam? Myk, powinien być, ale wyjęłam. Bolżej. Bolżej. Bardzo słuszna koncepcja. Myk wyjęty bolżej, ale pedały z pomiarem mocy dołożone. Żeby ciężej było. No ale to no. Pani wie co robi, jak z pomiarem mocy jeździ. Tu nie ma amatorki. Tak. Na AX-ie widzę elegancko. Tak, tak. Bardzo fajnie, elegancko się jeździ. No. Kolor ładny. Kolor jest bardzo ładny. Bo to zielony, wiesz? Zielony. A on fajnie jest zielony, Tomek. Green, tak? Tak, jest. Butelkowy taki. Rozumiem. Na zdjęciach bardzo brzydko wygląda. Na żywo, jak go zobaczyłam, to... To się zakochało. Ładny. Tak. Jest miłość? Jest. Dobra, bardzo dziękujemy. Dzięki. Idziemy bardzo. Dalej ludziom głowę pozawracać. Tomek, typuj dalej. I rozpoczynamy losowanie czterech liczb. Mamy pytanie do pana, uwaga, bo dzisiaj kręcimy nowy odcinek Rowery Widzów z widzami. Proszę. Czy chciałby pan opowiedzieć kilka słów o swoim rowerze? Ajlowe Mikołajki widzę. Wyście tak dużo o nim opowiedzieli, że ja tu nic nie muszę dodawać. A był już u nas? Oczywiście, no przecież... No. Znaczy... Ja oglądałem odcinek, w którym ten rower prezentowaliście. No to był, ale on jest ładny. Ale na żywo lepiej wygląda. Ja go nie poznaję. Znaczy mój jest troszeczkę przybajerowany, bo ma dwa blaty z przodu. No właśnie. Tak. I to na DA2? Tak jest. GRX DA2, to też się... Siancem go kupiłem. Nie, jeszcze raz? Siancem go kupiłem. A, okej. Bo koleś go sobie specjalnie spersonalizował, nie ale... Nie wiem, czy lampka była dzisiaj potrzebna z radarem w lesie. Nie, ale na odcinkach z asfaltem przydała się. A. Bo tam troszeczkę dzidę się dawało, to ale od razu go widziałem. Bardzo ciekawe, raz, że to chyba jeden z takich ładniejszych graveli po prostu, który jest produkowany na świecie. Dwa, że Pinarello, a trzy, że na DI2 i na dwóch blatach, to się nie widzi za często. I koła fajne. A nie wstyd jeździć na blokach Wahu w gravelu? Nie. Tam Tomek jechał też i słabo mu poszło, bo też jechał na taki. Nie, a poza tym buty z tym, z kondomami, tak, więc no, nie widać. Ale co tu jest za profil tej obręczy? Ty widziałeś to? Przecież to jest fast forward. Tak. Patent ich jakiś. Ale ty widziałeś to? Dotykałeś? Ale wiecie co? Jak tyrka. Tak samo nowy ciężkie jak aluminiaki, na których kupiłem ten rower. Warto było na Pinarello szarpnąć? Oczywiście. No i dobrze. Zrobimy tyrkanie? Jasne. O, tam nie robiliśmy. Cześć, dużo strona. Prawo, lewo? Nie no, tyrka nie, się w jedno. No. Dobrze, tyrka. Może być? A to co to jest? A to jest ze sprintu z GLG. No Jezu, ja myślałem, fajna że to rzecz. Na nasze, tak nie, no, no to tak, co na którym etapie jest. Spoko. Widzisz tą. I owieczka fajna. Właśnie owieczka to jest wiocha straszna, zobaczcie, most co robi. A. Widzisz? No. A to jest, ile on ma? 5000 przebiegu. No to... I już o takiej, o, do taka wymiany. Wiocha? Dokładnie. Do wymiany. Nie, no nie. I co mam założyć, powiedzcie? Jeżeli nie będzie jeżdżone, to za 2 miesiące będą nasze owijki przetestowane. Czyli akurat na gwiazdkę powinny być. No daj Boże, bo no. To... Przyjadę do was z żoną, bo chcę poligona elektrycznego zobaczyć. No i dobra, można przybywać. Bardzo dziękujemy. Ze swoją żoną. Jak widzisz babę, to nie rozpoznajesz, czy to twoja żona, czy sąsiada. A może chcecie?
zawodnikiem ale takiej słusznej wagi. No bo to zrobić. To w naszym dym. Dobra, to opowiadamy, co to za rower, bardzo ładnie. Canyon Grizzly w wersji na GRX-ie 1.11, tylko są małe przeróbki. W przodzie blat 44. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że jakiś blat taki przaśny. Bo przaśna noga. Okay. Noga i zawodnik przaśny. Waga też przaśna, ale noga daje radę. Ale koła chamie są seryjne. A ile ty przy takiej sile, żeby nie powiedzieć masie, potrafisz mocy wygenerować w piku? Na asfalcie, na podjazdach no. 1300-1400 W. Rozmawiałem z Tomkiem Marcińskim wczoraj. On najwięcej w piku miał 1600, ale na przykład Greipel, jak z nimi jeździł, to on potrafił dwójkę załadować. Słuchajcie, jak to jako ciekawostka. Ja jak wjeżdżam dzisiaj, tak, był podjazd, to ja żeby tam nadążyć za resztą, to 500-600 watów wchodziło. No i bardzo ładnie. Ale kiera wymieniona, co? Kiera jest wymieniona. I koła chyba. FSA, tak, koła, winci. Rower zacny, ja muszę nad wagą popracować. Dobra, tam... Jeszcze mamy czas mistrzami świata zostać. Ja jestem z Kujaw, tam jest płasko, także... Pod górki jest ciężko, z górki za to leci się jak szatan. Z górki nadrabiałem. No i dobrze. Dobra, bardzo dziękujemy, idziemy na dalej. Razie, dziękuję. O, idą gwiazdory, 2-1 w drugim. To ciężko było, nie? Chodź Tomek, zrobimy krótkie interview. Jak wyścig? Bardzo fajnie. Bardzo. Szliki się sprawdziły? Bardzo, szczególnie na piasku kopałem się jak bezdomny, ale jakoś dałem radę. Szkoda, że nie padało, nie? No szkoda, że nie padało, wtedy była lepsza jeszcze freestyle, ale bardzo ładny wyścig, zawodnicy mocni. Na metę wjechałeś? Wjechałem, obserwowałem pierwszą dwójkę do samego końca, nikomu nie pomagałem, nie wychodziłem na zmiany, cały wyścig jechałem tylko po kole, jak ktoś odskakiwał, to doskakiwał. Mi kolega tylko przekazał, że jak jechaliście we trójkę, to ta pierwsza dwójka była dość zmęczona, a ty tą z tyłu jechałeś. Ty nie widziałeś ich, oni tak skupienie, ty nie, ale za szybko pojechaliście, bo na Górze Świętej Anny nie złapaliśmy was. To może jeszcze raz wystartujmy. Głos rozsądku! Baterii mi nie starczy w elektryku, żeby tam się ciągać po górkach. Nie, ale bardzo fajna impreza. No i bardzo dobrze. 700 podobno startujących ogólnie na rowerach. Gratulacje. Dobra, idziemy dalej. Ukręcimy rowery widzów na żywo. Tak. Patrz jaki biliard. No to pytaj się pana szybko. Halo, halo. Halo, dzień dobry, panie Filipie. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, co to za rower. A Perdony. To biliard. Biliard? No to po podlasku dość zabrzmiało. Tak. Ale taki... to chyba nie jest seryjny, co? No, jest trochę seryjny, koła są nieseryjne, kaseta jest nieseryjna, koła są z Ghosta. A to z Ghosta, okej. Tak, dokładnie. A kaseta jest Shimanowska, ale cała reszta jest seryjna, taka jak stał, taki koła z Ghosta, kaseta Shimano, napęd SRAM. Tak jest. A nie masz wrażenia, że te koła są wiotkie troszkę? Nie, jest w porządku. O nie. Co? Nie, chwyty. Ale, a opowiedz o tym. A ja to nic na ten temat nie umiem opowiedzieć. Ale działa, no się ugina, czujesz? Działa, jest. Tak, ugina się, dokładnie. Jak się... O, właśnie to chciałem zobaczyć. O, pewnie, że się ugina. A powiedz, ja ci zadam pytanie z innej beczki. Który dystans jechałeś? Który, słucham? Który dystans? 80 jechałem. Tak. No, były konkretne. No, czwarte miejsce. Jakoś tam dociągnąłem. A open czy w kategorii? Który? No open, tak, czwarty, a w kategorii to nie wiem czyli nawet. Czyli nie poszło dzisiaj? No nie poszło, nie no poszło. Rozumiem. Także planowałem trochę lepiej, ale skurczy takich dostałem na 50 km, że już musiałem zwolnić i no i z czołówką już nie. No właśnie dlatego my nie startowaliśmy. Aha. Dobra, chodź, zatyrkamy, zobaczymy jak będzie. Pokaż, jak bardzo to ładny ten... rower. Tyrka. Jest okej. Okay. Coś tam tyrka, ale dobrze, że nie za głośno. Ale tyrka. A propos tyrkania. Bardzo ładny rower. Bo my byliśmy z Felcikiem w lesie i tyrkanie się przydaje, bo słyszymy już z daleka, że ktoś jedzie z górki, bo tyrka. No, czyli to taki dzwonek leśny. Przydaje się, tak samo na ścieżkach tak, rowerowych czy coś takiego, to i też jak się do tyłu korbo jeszcze zakręcić, to dzwonka tak, nie tak, trzeba. Tak, zamiast a Garmin wymyślał w jakiś 10-50 dzwonek. No. Na to wystarczy piasty dobre mieć. No, bardzo dziękujemy. Dzięki. Proszę. Chodź, zrobimy rowery widzów na żywo. Halo, dzień dobry dla pana. Jaki wyścig? Kolaż chyba. Elegancko, urwana lineczka od dropera, także od świętej Anki nie było. Czyli czymś... teraz tak wtrącę ci się. Czyli dropper niepotrzebny. Komu to potrzebne? Który przyjechałeś na metę? A, pierwszy. Czyli nie bardzo dzisiaj poszło. No nie bardzo. Dobra, opowiedz co za rower masz. Ridley, Raft. Belgijska marka, jak wiemy, na GX-ie wszystko. Aha. Fantastyczne koła. Z tyłu decharze, o to można robić. Pokaż.
Działa. Nie, no tak, no może nie, możemy zrobić coś takiego. I wróciło, jak widzimy. Ale magia. Nie ma pomiaru mocy, słaby jest. Pomiar mocy nie jest potrzebny, Fixe. To na szosie, na treningi. Ale fantastyczny rower do ścigania się na XC, także już udało mi się na nim zdobyć w tym roku brązowy medal Mistrzostw Świata. Także w akademickich Mistrzostwach Świata. Płyty do wymiany. Nie, tylko handbary. Mówię ci do wymiany. Korki odwinia tu w sali. Korki trzeba. A najlepsze korki to są te, taśma zbrojona. Dobra, robimy tyrkanie? Tyrkaj. Tyrka, jak to ładnie, tak. Ładnie. Dobra. Dobra, fajny rower. Dzięki tylko bardzo. Ja o to do ścięcia, Fiku. I znajdź właściciela tego białego superiora. To podnieś i przybiegnie. Bo mamy sposób, jak znaleźć właściciela. Wziąć go i iść sobie. To pana? Nie, mój. Naprawdę? A my taki odcinek nagrywamy na YouTube. I chcemy z właścicielem chwilę zamienić. Czy chciałaby pani się wypowiedzieć na temat tego wspaniałego pojazdu? No dobrze, czyli nie zna pani naszego kanału. A jaki kanał? Sprint Rowery na YouTubie. Nie. No to bardzo dobrze, to pani wejdzie i pooglądamy. Możemy pod niej sobie pooglądać? Tak. Eseczko, to bardzo filigranowy rower. Dzień dobry. Nie taki bardzo. Dzień dobry. A proszę opowiedzieć o swoim rowerze troszeczkę. No, bardzo fajny. No to jest rower uniwersalny, bo to jest generalnie szosa. Bo to szosa jest. Tak. X-Road GF. Oponkę. Tak, oponkę 40 również przyjmuje, jak widać. Aha. Dzisiaj było pojechane. I co, pani zmienia po prostu koła albo opony same i mamy szosówkę? Tak, akurat opony, no. Okej. Okay. Ale koła są seryjne w nim. Nie. A co to za koła, proszę opowiedzieć? No są koła firmy Far Sports. Okej. I co z rowerem? Ogólnie wszystko w porządeczku? A co to za kierownica jest? Nie, wszystko w porządeczku, bo poleciałam przez... akurat strzeliłam się konkretnie tarcza i w ogóle tam kolega mi pomógł naprostować, że w ogóle dało się jechać, bo na początku to w ogóle było zablokowane na amen. Okej. Akurat miałam taki ciekawą taką przywrotkę. A co to za kierownica jest? Kierownica jest też... Carbon. Tak, ale to jest jakaś tam... szczerze mówiąc nie znam marki, nie pamiętam. Pochodzenia nieznanego, ale bardzo ładny rower ma pani. Dziękuję. Bardzo. Możemy zatyrkać? Tak. No mówię, blokuje... Tarcza hamulcowa, okej. Więc tak... Ale coś tam tyrka, no. No i dobra, bardzo ładny rower ma pani. Dziękujemy. Proszę bardzo. Ale to jest dobry pomysł, żeby znaleźć właściciela. Bierzesz rower i idziesz. Chcesz podnieść, czy co? Nie, luz jest dobry. Nie. Ona jest tak zużyta, że ledwo żyje. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu widzę dużo naklejek. Coś tam jeździmy chyba troszkę. Zdarza się. Zdarza się. Jak dzisiaj poszło? Trzeci open. Czyli nie poszło za bardzo? Znaczy, na ten etap już mojego kondycji w tym roku to, no, już to wystarczy. Zaczynaliśmy w tym roku od Cape Epica, gdzie Cape Epic, tak. Mieliśmy problemy zdrowotne, więc sezon był taki średni, ale już za długo. I to pan startował na Cape Epic, tym Cape Epic w Afryce. Tak, ten Cape Epic. A, to ja też na przykład w telewizji oglądałem. No, tak, to taki tak, znany rajd tak, rowerowy. Tak, to tyle wspólnego mam. Proszę o rowerze opowiedzieć, bo bardzo ładnie wygląda. Generalnie ten cały tutaj, pomiar mocy i te kółeczka to bajka. Proszę opowiedzieć coś więcej kółeczka o rowerze. Kółeczka to ja już powiem, tak, super star components jedno, drugie chyba z Garbaruka. Kaseta standardowo XX1, pomiar mocy z Ronde. I zębatka też Garbaru. Ale to co fajne, widać, że ten rower naprawdę nie ma lekko z właścicielem. Widać, że jest jeżdżony. Nie, no ja ogólnie... Siebie dostaję, co? Dostaję grubo, ja jeżdżę szybko. Ostatnio nawet byłem w Kluszkowcach na enduro szkoleniu i latałem na Alainie tym rowerem normalnie dwumetrowe dropy. Więc jak na rower XC naprawdę jest super. Ale koła nie są seryjne, nie? Nie. Evan Lighta robimy. Tak, z nimi współpracujemy troszeczkę. Dobra, dawaj, wezmę. No to tyrka, DT, to jak DT. DT. Tyrka, wow. Bardzo ładnie. Mam wszystkie praktycznie piasty na DT. Bardzo fajnie, bo to można przerzucić pomiędzy. Ta fajnie turba wymyśliła, że to tak w miarę smacznie skomponowane, jak pancerze wchodzą. Bardzo ładnie to wchodzi, natomiast bardzo ładnie tnie jednocześnie linki i one tutaj dostają strasznie w ciry i później są
zardzewiałe często gęsto, jak się szybko nie wymieni. Trzeba wyrzucić, nie będzie linki. No tak. Albo wstawić bezprzewodowy, tylko on cięższy chyba będzie. On jest cięższy, ja bardziej pójdę chyba w dłuższego myk-myka jeszcze. No i dobra, bardzo dziękujemy, nie zawracamy głowy. Dziękuję. O tego, zatyrkać musimy, bo go nie tyrkaliśmy. A właśnie, tu jeszcze mały update zrobimy, podnoś Tomek. Czyli to rower, dzień dobry. Możemy nagrać? A zamieniłby pan z nami kilka słów? Dziką rozkoszą. Z dziką rozkoszą, bardzo ładnie. Ale patrz, jak Paweł zawsze. Taki czysty, nie? Nie jeździł po błocie. No i dzień dobry, proszę się przedstawić. Paweł Kołodziejek. Bardzo ładnie. Jak wyścig? Jak zwykle sztos, tak? Czyli trasa super. Bardzo dobrze. Organizacja rewelacja. Super. Zawsze chwalę tutaj, żeby przyjeżdżać, brać udział, bo wszystko jest top. Bardzo nam miło. Na której pozycji udało się ukończyć? Po kolei. Piach był, ale niewiele. Wszystko do przyjechania, bez problemów. A udało się ukończyć na 11 pozycji Open. Czyli też nie poszło. Nie poszło, bo przegrałem na finiszu 10. No, 10 lokatę. Oszukali. Dobra, oszukali. Proszę opowiedzieć, co to za rama, bo to ja jakaś nie znam. Rama, tak zwany homemade. Okej. Okay. Czyli sprowadzana, nie da się ukryć, z Chin. Okej. Okay. Malowana w Polsce. I rower składany według specyfikacji, która mi najbardziej odpowiadała. Kokpit chyba również z tego kraju, z którego rama? Oczywiście. No. Nie oszukujmy się, większość rowerów z tego kraju. Ale owijka prawilna. Owijka prawilna. Owijka supakas. Tak. A co to za siodło jest jeszcze? Siodełko to jest akurat włoska produkcja. Jakieś ciekawe Repente, wygląda. Repente, bardzo wygodne, bardzo fajne i bardzo lekkie. Ile rower waży w takiej specyfikacji? Teraz myślę, że około 8,5 kg. Zatyrkamy? Oczywiście. Ale ładnie. Widać, że dużo, bo w tamtej Orbei taka sama piasta, ale widać, że tam jest dużo więcej smaru, to mniej, dlatego no. Ładniej tyrka. Ale ładny kolor. No. Dobra, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dobry. Czy zechciałby pan opowiedzieć kilka zdań o swoim rowerze? Tak. Dobra. Bo to bardzo ładny rower jest, my już na niego się haczymy już którąś minutę, tylko od napędu pokażmy, co? To jest kolejny rower, który ma pomiar mocny. No właśnie. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Krzysztof Majkowski z Team Spica Solution. Okej, okay, jak dzisiaj poszło na zawodach? Dobrze, bardzo dobrze. Która pozycja? Pierwsza. Open. Jak pierwsza? No normalnie. Pierwsza Open, tak? Tak. Czyli na który, czekaj, już nie na mogę rzucić dystansie. Żartu, że nie poszło. Długim. MTB 80. Jak? No wygrał, no. No rozumiesz? Nie możesz powiedzieć, nie poszło. No, nie mogę powiedzieć, że nie poszło. Ale tu po tych górkach? No, po tych górkach. Co taki w szoku? No wziął pan i wygrał, proszę. No widzieliśmy się na trasie. No tak. Proszę opowiedzieć o rowerze. Rower taki trochę poskładany z różnych... Szpejów? Z różnych szpejów, bo to jest rama Super Kaliber 9.6 drugiej generacji. Czyli został kupiony rower bazowy i rozbudowywany. Tak. Bo widzę, Amor jest zmieniony. Amor jest zmieniony na SIDA, napęd jest zmieniony na takie starsze, ale X01. Na kablu. I to na linkę. Tak. Da się. A co za pomiar mocy siedzi? CJ? Ciężko powiedzieć, generalnie niby chiński, coś jak Rondę, tego typu. Mhm. Natomiast jeździ na tym na przykład team fabryczny Cannondale'a. Oni ostatnio powygrywali jakieś mistrzostwa świata. Oni coś tam nieźle jeżdżą. No. Ale koła seryjne zostały. Nie, to są karbolitowe. Tu też nie są. A nie, bo to 9.6, tak, także koła też nie są seryjne. No pewnie mogłyby być trochę lżejsze, ale... Udało się dobrze pojechać. I kierowniczka taka też. I kierownica taka, że jak się jedzie człowiek, to się cieszy. Tak. Bardzo ładnie. I hebli nowe chyba w miarę. A jakie? No te Avidy, znaczy to już nie Avidy, to już Sreme i tak dalej, i tak dalej. Czy możemy zatyrkać? Ładnie. To fajne w lesie, bo to jest wjeżdżacie w górę. Ładnie. No i wyszło, że Trekuś wygrał. Tak. Pierwsze miejsce. Nic nie zrobisz, dobra. Generalnie dla każdego innego, kto nie był pierwszy, mówimy, że nie poszło. Tutaj już nic nie zostało oprócz gratulacji. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszyscy w ciężkim szoku złapali gościa, który wygrał. Dzień dobry, no. Proszę się przedstawić. Nazywa się Mateusz Grabowski, jeżdżę w teamie MSR, Marskie Stowarzyszenie Rowerowe. Proszę opowiedzieć, jak poszło na zawodach dzisiaj? Bardzo dobrze, jechaliśmy bardzo fajnie całą grupą. Grupa akurat nas jechało czterech z MSR-a. I pan był który? Ja dojechałem piąty Open. Czyli nie poszło? To jest fajny wynik, no, jakby rozumiem, nie było. Rozumiem. Całkiem fajny wynik. Nie, tu kolega całe życie filigranowy był mistrzem świata, wygrywał wszystko. Jesteśmy przyzwyczajeni, że on jest ciągle pierwszy, więc jak ktoś jest piąty, to już trochę mniej. Nie, ja muszę powiedzieć, że uważam, że bardzo fajny wynik. Robert się spisał. To jest cross karbonowy, to niczym biały tak, kruk. Powiedzmy, tak, powiedzmy, co to jest za cross, bo to on wygląda jak aluminiowy, to jest karbonowy. Tak. To jest cross karbonowy, rocznik ramy 2020. 3, trochę upgrade'owany, bo poza... Trochę zmęczony już widzę, że pan to trochę jeździ. To folia, no własnej, tak, ale własnej to... roboty oklejany, ale, ale trzeba przyznać, że folia jest gruba i skuteczna. Okej, okay, ale co się tutaj wydarzyło? To jest folia. Po prostu folia. To się tak w ten sposób ale nanosi. Widać żabry, żeby... bo tak koła nieseryjne. No, koła są zmienione na karbonowe, kiera jest karbonowa, sztyca karbonowa, wszystko właściwie poza na tą chwilę jedyna inwestycja, którą planuję, to jest wymiana jeszcze tego korby? Budżetowej korby i to jest i to a jest. Proszę powiedzieć, wszystko. Jaka jest długość mostka? Długość mostka jest 4,5 cm, jest to dość krótki mostek, ja generalnie preferuję rowery, to jest rozmiar L, czyli rozmiar od 180 do 190, przy moim wzroście 180, ja jestem właściwie w samym dolnym trybie tego roweru, ale dzięki temu, że skróciłem mostek, jeszcze mam na offsecie sztycę, jestem w stanie, że tak powiem, przyjąć fajną pozycję. Bardzo fajnie, czy możemy zatyrkać piastą? No jak najbardziej. Proszę. A co ty się tak ukrywasz tam z tyłu? No daj. Nie, do góry. Ładnie, co to? A to DT. To DT, no. DT jedyny, zawsze będzie ładnie. Prawie dobra, piasta. Bardzo dziękujemy. Dzięki, gratulujemy. Gratulacje, to jest naprawdę świetny wynik. A reszta wszystko to żart. Idziemy dalej. Będziemy zaczepiać ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Za rok na ładunkę. Dobrze. Miało być pierwsze miejsce dzisiaj. Ja ale... panu obiecałem, Kamil, że jak pan wygra, będzie Madonka. Że w prezencie? Tak, ale dzisiaj coś nie poszło, co? No proszę poszło, opowiedzieć, co to za rower. No, rower Trek, jak widać. Tak. Super kaliber. Weź i postaw dobrą stronę. A jaki dystans? 80. 80. 80. Ale to jest druga generacja, czy trzecia? Jak trzecia? No ta nowa. To jest ósma. Dobrze mówię? To jest ten nowy Madonka ma ósmej. Tak. Ale to jest nowy super kaliber. Nowy. No tak. Czyli generacja trzecia, bo tamten pan miał generację druga, tak. Była jeszcze pierwsza, to jest trzecia. Miałem X-Kalibra i byłem zmuszony, bo mi ukradli go z samochodu, no, więc... Ale że do nazwy przyzwyczajenie kaliber zostało, to już... Nie, Trek. A, rozumiem. Do Treka, tak. Żeby kubków nie trzeba było zmieniać. Tak, tam ramka poszła na wymianę dosyć prosto. Okej. Okay. Więc tylko złożyłem dokumenty, pokazałem, rama pęknięta, dobra, ciach. No. Tydzień czasu i... Co, i tym lepiej? No, nie było lepiej. Czy lepiej nie mówić. A tu jest ta fajna maneteczka jeszcze. Tak, patrz, bo upadnie. No. A powiedz, które miejsce dzisiaj? Open? Celowałem trochę wyżej. Nawet jest napisane, że ale, kiedy jest otwarte, kiedy jest zamknięte. Ostatnie 17 km to jest tylko na tym, na skurczach. A co, górki były jakieś chyba, nie? Ostatnie? No. 17 km ostatnie to tylko w sumie górki. No i która pozycja się udało wywalczyć? A nie wiem jeszcze. W pierwszej setce? No jak startowało, ile osób? 60? To gratulacje. Poczekaj. Dobra, nie zdejmuj, spoko, gratulacje. Ale to po Madonkę trzeba szybciej nogami przebierać. No, ładny rower. Idziemy dalej, będziemy ludziom przeszkadzać, żeby głowy pozawracać. Dzięki, powodzenia. Dzięki. Jakoś tak, ale wiesz co też zauważyłem na startach, jak tam stałem, ludzi puszczałem, hej? Że nim dłuższy dystans, tym więcej karbonu. Tak. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Dzień dobry, witam, Rafał Stawecki. Miło dla mnie. Bardzo się podoba dla nas, że widzimy, że rower Yeti istnieje, jest użytkowany i on ktoś go upala. Był upgrade? Nie widzę, nie ma przesmykacza przed niego. Czy pan przeprowadził tuning roweru do wspaniałego, tak, bajecznych kształtów? Został przeprowadzony tuning, został wykonany napęd jednorzędowy. O! I chwalę sobie. Piórnik, ale na trasie też był Geos jakiś jeszcze, widziałem. Okay. A to jest wspaniały dodatkowy feature. Powiem szczerze, że to jest jedno z moich ulubionych akcesoriów, jakie miałem w ciągu ostatniego, nie wiem, roku, dwóch.
To jest taka jak się jeździ rzecz, na Geosie, proszę opowiedzieć. Ty, bardzo fajnie się jeździ, polecam. Czy to jest cudowny rower? Tak, jest to cudowny rower. Także dopóki nie będzie podmianki na karbon, to koła, to koła do wymiany. Ty, a... na którym miejscu udało się dojechać? Wiesz co, szczerze, nie wiem, 102 chyba? 102, to gratulacje, to jest bardzo dobry wynik. A ile osób jechało w ogóle? 102. Dobra, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. I teraz taki żart, że Rafał, on u nas pracuje. Proszę się przedstawić. Łukasz, się przedstawiam. Panie Łukaszu, proszę opowiedzieć o swoim jakże pięknym rowerze. Accent? Accent ULEP, tak zwany. Luz jest na sterach. Accent ULEP, model ULEP. O model ULEP, tak. Ale luz na sterach jest. Możliwe, że jest. I nie tylko może być na sterach. Może być wszędzie generalnie. Rama, accent, koła, jakieś tam, nie wiem. Wytytyty. Wytytyty. Korba z MTB. Ale fajna korba. Pomer mocy szosowy. Śmiem twierdzić, że dzisiaj więcej rowerów, które zaczepialiśmy, które wydały nam się ciekawe, więcej miało pomiar mocy niż nie miało. No. Trzymadełko od Chińczyka, bo mi spadały ten łańcuch czasami. Okej. Okay. Grupa lepiona, mix, rival z czymś tam. Ale działa wszystko i jeździ cudownie. Elegancko. Które ta miejsce udało się dzisiaj zająć? 22. Czyli nie poszło. Tak. Poszło. Dobrze. Taki żart. Dawaj, zakręcimy. Bardzo Git. Ładnie. Ratchet 60, tak. Zębów. Elegancko. A i owal zębatka. Zębatka, owal, rotor. No i dobrze. Sztyca kanion pęknięta w pół. Kanion to chyba francuskie, francuska, tak. Kanion, o tak. Kurde, no, bele, tego nie słyszałem. 9 kilo waży, no. No i bardzo ładnie, gratulacje. Dobra masa. Pyszna maszyna. No, dzięki. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Dzień dobry, Tomasz Marczyński, bardzo mi miło. Proszę opowiedzieć o swoim rowerze. Rower... To chyba zastępczak. Tak. Służbowy. Służbowy, wszystkie są moje służbowe. Bardzo szybki, bardzo sztywny. Niektórzy narzekają, że za sztywny, ale... Ja wywodząc się z kolarstwa szosowego, akurat im rower sztywniejszy, tym lepszy. To jak w życiu, Tomek. Tak, dokładnie. Im sztywniej, na sztywniutko, tak. Nie wiem, co wy się z kolegami bawicie, ale bardzo dobra. Szybki, troszeczkę tutaj zmodyfikowałem tylko set kół, szosowe pedały, speedplay. Ja nie biegam po lasach, tylko jeżdżę na rowerze, więc... Bo tam, bulet nie było. Tam, tak. gdzie inni biegną, ty przyspieszasz, tak? Tak, rozumiem. Mniej więcej tak, więc no, co mogę więcej teraz powiedzieć. Agresywna dosyć pozycja, jak ktoś się rozciąga, to sobie poradzi. A ty miałeś starego Ruta? Poprzedniego miałem, tak. Ruta. I co powiesz, jaka jest różnica pomiędzy nimi? Duża. Moim zdaniem poprzedni Rut X szedł bardziej w stronę roweru przełajowego. Mhm. Był troszeczkę bardziej dynamiczny, właśnie taki pod jakieś zakręty i techniczne trasy. Ten rower jest dużo sztywniejszy, bardziej prowadzi się tak, jakby powiedzmy, w takiej linii prostej, trochę lepiej odpowiada na przyspieszenia, jakby przełożenie tutaj na, no, na cały napęd i na koła. Ale jest mniej agresywny niż poprzedni. Poprzedni dla mnie osobiście podchodził bardziej pod rower przełajowy. Ten bardziej podchodzi pod, idzie w stronę jednak szosy. Jednej rzeczy tu nie widzę. Pomiaru mocy. Więcej rowerów, które zaczepiliśmy dzisiaj gravelowych i MTB miały pomiar mocy niż nie miały. To jest ciekawostka dla ciebie. Także do poprawy, Fuh. Tomek. Niepotrzebne. Tomek mówi, że nie potrzebuje. Jedzie się ile fabryka ma. Nie, jedzie się tak, żeby się nie spocić. Bo jak się spocisz, to cię później może zawieść. Dwa bardzo fajne feature'y. To jest, dodaje podobno 20 watów. Jakby nie ten bidon, to dzisiaj by nie dojechał do metry. To byś przegrał. No. Tak. Można byłoby umrzeć na śmierć. Tak, dawaj, mogłoby się zdarzyć. Dobra, bardzo dziękujemy. Jeszcze zatyrkamy i nie zawracamy głowy. Ładnie. Tak. Dziękujemy, dziękujemy. Dzięki. Proszę się przedstawić. Cześć, tutaj Michał Topór. A powiedz na przykład, co udało ci się osiągnąć w tym roku, oprócz tego, że nagrywasz z nami odcinek? Co udało? No takiego drugiego osiągnięcia na pewno nie. I nie będzie takiego w tym roku. No. Ale powiedzmy, że zostałem mistrzem Polski Enduro, więc... Na tym rowerze? No nie na tym rowerze, co prawda, ale na innym. Bo ty się ścigałeś na MTB i przesiadłeś się na Enduro. Tak, do zeszłego roku ścigałem się głównie w cross country, chociaż już też sobie romansowałem trochę z grawitacją. Ale od tego sezonu skupiłem się właśnie na Enduro MTB, no i troszkę na downhillu. I dzisiaj wystartowałeś na gravelu. Tak, raz w roku nawet na gravelu można. I jak poszło, który byłeś? Nie wiem, który byłem dokładnie. Przyjechałem gdzieś w drugiej grupce z chłopakami, już nie odpuściłem w ogóle finish. Czyli w pierwszej dziesiątce?
Tak, pierwsze, czyli dziewiąte, nie poszło. Coś, nie poszło, ósme, no. Ósme, dziewiąte miejsce, no to słabo. Lipa, lipa, ale może przynajmniej będę miał ładne zdjęcie z finiszu, tak liczę przynajmniej. Tak, że... tu fotograf jest dobry, ja pana pozdrawiam, bo mi też robił zdjęcia ładne mam, tam Photoshopem. Mam taką nadzieję, proszę, że mi tam zrobił na jednym jak kole. Jak nie, to się wklei w Photoshop. A proszę opowiedzieć tak, o swoim rowerze. No więc, jest to Rondo Milk CF1. Oczywiście rama karbonowa. A ty miałeś też chyba Milka wcześniejszego? Znaczy w zeszłym roku też jechałem na Milku, tylko tamten to był CF2. Różnica jest taka, że tamten był na mechanicznym GRX-ie. Ten jest na Rivalu, na AXS-ie, także pierwszy raz w życiu w ogóle jeździłem dzisiaj na elektryce, jeśli chodzi o przerzutki. No i jak się jechało? Chyba jednak wolę Shimano na Linkę, szczerze mówiąc. Na Linkę? No. Dobra Linka chodzi dobrze według mnie. Znaczy nie, no nie ma co narzekać, to też działało dobrze. Natomiast jedyne co mnie wkurzało, może dlatego, że nie jestem przyzwyczajony, że po prostu są przyciski po dwóch różnych stronach, a jednak jestem przyzwyczajony, że tył się obsługuje jedną ręką i chyba tak, no po prostu jestem przyzwyczajony do tego, więc to mnie tylko trochę irytowało. Pierwszy raz boli. Tak, pierwszy raz boli, no ale poza tym było spoko, ogólnie jestem sponsorowany przez Shimano, więc też wypada powiedzieć, że Shimano lepsze, nie? To jest uczciwe. No. Dobra. Robert, wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze, przejechał, nie zepsuł się, generalnie działał tak jak trzeba, więc... A, to M-ka. Tak, jest to M-ka. A ty masz wzrostu ile? 177, więc jestem taki w sam raz na M-kę właśnie. No i dobrze, bardzo dziękujemy. Dzięki. Ja również. Dawaj zatyrka Easy jeszcze. Ładnie, 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 ładnie. Bardzo dziękujemy. A teraz krótka przerwa marketingowa. Tomek, opowiedz o naszych produktach i których portfolio się zwiększa. Powiem teraz krótko, tak jak są reklamy. No. To są płyny do mycia, to są smary, to są lampki, to jest kawa, to jest czapka, to bidony, to koszulki, to skarpety. Dziękuję. Albo inaczej. Tym myjemy. Tak. Tym otłuszczamy. Tym smarujemy. Tym smarujemy. To montujemy z tyłu, żeby było bezpiecznie. To z przodu, żeby było widać. To przed rowerem. To po rowerze, to w trakcie roweru, to na rower. Tym wkurzamy kierowców. Dzięki. A to ma jeszcze wbudowany hamulec, że jak hamujemy, to on zaczyna światłem stałym świecić. Światłem stałym. Ogarniesz? Magic. Dzień dobry, proszę się przedstawić. Mikołaj Bakoniuk. Jak się jechało na wyścigu, jaki dystans? Bardzo dobrze, 35 km. Która pozycja? 56. Czyli bardzo dobrze poszło. Uważam bardzo dobrze, w połowie stawki. Bardzo fajnie. Jak trasa, jak wyścig? Trasa była ciężka, nie spodziewałem się takiej trasy. Okej. Okay. A teraz najciekawsza ciekawostka, jaką możecie usłyszeć. Od tego pana zaczęła się cała historia sprintu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Koniec, starczy, wszystko. Jest git. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. Dobry przekaz leci.